Nie ściągajcie na siebie śmierci, żyjąc w błędzie. Nie szykujcie sobie zguby własnymi rękami, gdyż Bóg nie jest sprawcą śmierci. Nie ma upodobania w zagładzie żyjących. Czy Jezus uzdrowił wszystkich chorych w Izraelu? Nie. Czy wskrzesił wszystkich umarłych? Nie. Dlaczego? Czyżby nie mógł tego uczynić? Nie znam woli Bożej, która jednych uzdrawia, a innych nie. Znam jednak wolę Bożą co do mojej przyszłości. Bóg chce, bym z Nim przebywał w niebie. Każdy z nas nosi w sobie jakąś chorobę i śmierć. Niektórzy fizyczną, a wszyscy w mniejszym bądź większym stopniu duchową, bo nikt z nas nie jest wolny od grzechu. Dlatego zawsze potrzebujemy uzdrowienia. Zawsze potrzebujemy zmartwychwstania. Dlatego mogę być pewny, że ilekroć proszę o przebaczenie grzechów, proszę o wewnętrzne uzdrowienie, stanie się cud. Zmartwychwstanę z duchowej niemocy. Zostanę opatrzony Bożym miłosierdziem. Zostanę uleczony. Nie bój się, tylko wierz. Bóg kocha pokornych i ludzi, którzy w Nim pokładają swą wiarę. Jak kobieta cierpiąca na upływ krwi, jak tato umierającego dziecka. Nie bój się dotknąć Jezusa. Nie bój się mówić Mu o swojej chorobie. Nie bój się uznać swoich granic. Nie bój się, że nic nie możesz już zrobić. Nie bój się, tylko wierz, że Jezus może Cię uratować. Ale proszę Cię, nie koncentruj się jedynie na chorobie ciała i śmierci doczesnej. To nie najważniejsze. Zdrowie, bogactwo, sława i same życie przeminą. Pamiętaj jednak, że... Przecież Bóg uczynił człowieka nieśmiertelnym. Stworzył go dokładnie na swój obraz, a śmierć wdarła się na świat przez zazdrość diabła. Eucharystia. Rozważanie Słowa Bożego. Poszukiwanie drogi. Radość. Skupienie. Adoracja Najświętszego Sakramentu. Nowe znajomości. Poszukiwanie drogi. Konferencje. Cisza. Rozeznać powołanie. Rozważanie Słowa Bożego. Śpiew. Adoracja Najświętszego Sakramentu. Jura krakowsko-częstochowska. Masłońskie. Paulistki. Pauliści. Uczennice Boskiego Mistrza. Apostolinki. Rodzina Świętego Pawła. Radość w 5D to nasz temat. Będziemy poszukiwać prawdziwej radości i to w pełnym wymiarze. Radości, która wynika z faktu, że poznałem Jezusa Chrystusa. Radość istnienia. Radość wzrastania. Radość nawrócenia. Radość zmartwychwstania. Radość głoszenia. Wszystkich zainteresowanych oraz niezainteresowanych, czyli tych, którzy się nudzą podczas wakacji, zapraszamy na 5-dniowe rekolekcje z rodziną Świętego Pawła. Spotkaj się z nami i innymi od 21 do 27 lipca tego roku w Masłońskim, koło Częstochowy, na skraju pięknych krajobrazów Jury. Dołącz do naszej rodziny. Zapraszamy!